Ty przyprowadziłeś mędrców do swojego Syna i objawiłeś im Jego jako Króla nad królami. Oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Pobłogosław tę krew dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy się stawali coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Pobłogosław to kadzidło, aby jego wonny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, niech nasze domy, napełnione wonią kadzidła, będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawiać nam Ciebie, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Boże Ojcze, Twój Syn jednorodzony wstąpił do wody Jordanu i przyjął chrzest z rąk świętego Jana, swojego poprzednika. Jezus święty, niewinny i nieskalany, nie potrzebował oczyszczenia. Zechciał jednak poddać się temu obmyciu, aby uświęcić wodę, która w sakramencie chrztu miała się stać źródłem naszego oczyszczenia. Pobłogosław tę wodę, którą zostaniemy pokropieni na znak pokuty i którą będziemy skrapiać nasze mieszkania i znaczyć nasze czoło. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, przez który zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie, w Jego śmierci i powstaliśmy z Nim do nowego życia. Ojcze, wspomagaj nas swoją łaską, abyśmy, wierni Duchowi Świętemu, żyli zawsze jako Twoje przybrane dzieci, w których mieszka Jego upodobanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem Twoim, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności. Z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych braci. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa. Niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, który jest światłością ze światłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
módlmy się. Zanim powrócimy do domów, poświęcone zostaną kreda i kadzidło. Kredą oznacza się drzwi i wodą kropi się dom. Mieszkanie, obejście i pole na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy wcielonego Syna Bożego. Módlmy się, aby Chrystus Pan w tym nowym roku przebywał między nami, a my wszyscy, którzy Go szukają, tak jak mędrcy ze wschodu, znaleźli Go w naszej rodzinie. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przeprowadziłeś mędrców do Twojego Syna i objawiłeś Go im jako Króla nad królami, a oni, uwierzywszy, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Racz błogosławić tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz doskonalszą światłością dla świata, a zwłaszcza dla szukających Ciebie. Pobłogosław Boże także to kadzidło, aby wonny jego dym unosił się wraz z naszymi modlitwami przed oblicze Twoje. Spraw, niech nasze domy będą miejscem codziennej modlitwy dla zjednoczonych z Twoim Synem, nas zjednoczonych z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie i po prawicy Twojej zawsze się wstawia za nami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech te kadzidło i kreda będą błogosławione. Ojcze, Syna, Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, nasza celebracja, w tę uroczystość Trzech Króli, taka podniosła w naszej parafii garnizonowej. Serdecznie dziękuję za obecność i za modlitwę. Oczywiście na pierwszym miejscu pragnę podziękować księdzu dziekanowi za to, że jest z nami zawsze, kiedy tylko jest jakaś właśnie okoliczność, ażeby głosić Ewangelię, służyć Jezusowi Chrystusowi, to dziekan zawsze jest także z nami. I dzisiaj to z jego inicjatywy odbywa się ten właśnie orszak, będzie przechodził orszak Trzech Króli. Pragnę serdecznie podziękować jeszcze raz chórowi Moderato z panią chórmistrzynią Hereną Budzeń. Działają przy naszym klubie garnizonowym. Nieraz śpiewają tak trochę wesoło, czy nieraz może właśnie bardziej nostalgicznie, wtedy kiedy są różne uroczystości patriotyczne, a dzisiaj zechcieli właśnie swoim talentem ubogacić tą naszą liturgię. Dziękuję pani organistce także za te takie właśnie nieco, jak to mówią, po tak trochę z Ruska, tak zabłuczliwe, takie właśnie te nasze kolędy, których w niektórych stronach się nie słyszy, a jeszcze one żyją właśnie tutaj gdzieś bliżej granicy z Litwą, tych dawnych granic Rzeczypospolitej i na tych właśnie ziemiach. Pragnę serdecznie podziękować również żołnierzom Wojska Polskiego na czele z panem majorem Krzysztofem Arkiem Wójcikiem. Kiedy powiedziałem, że jest taka okoliczność, że jest właśnie taki orszak, to wtedy pan major powiedział: dobrze, to przyjdę. A potem okazało się, że powiedział mi jeszcze: przyjdę z 10 żołnierzami. I tak sobie pomyślałem, no to jest właśnie prawdziwy wnuczek tego żołnierza, który zginął pod Monte Cassino, któremu nie jest obojętne to, co mamy wypisane na naszych wojskowych sztandarach, mianowicie to nasze zawołanie Bóg, honor i ojczyzna, a także właśnie danie świadectwa, nieraz także i wierzę wtedy, kiedy w tym orszaku pójdzie się razem z innymi ładnie poprzebieranymi królami. Właśnie pójdzie się razem. Nie wiem, czy moderator pójdzie, pewnie nie, zima, ale w orszaku nie wiem, czy pójdzie, czy nie pójdzie, pewnie nie, ale... Tylko bez tych sreberów, ale pójdzie. Pójdzie? Aha, ale to najpierw pójdę zmieni. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za obecność, za modlitwę. No i jak drogi gdzieś prowadzą koło kościoła garnizonowego, to oczywiście zapraszamy, nie żebyśmy tam porywali duszy z parafii dziekańskiej, ale zapraszamy od czasu do czasu i tu trzeba pójść może do kościoła garnizonowego w zimie. Ojczyzna dba o to, żeby było ciepło tutaj właśnie u nas, a może wtedy, kiedy lato, kiedy potrzeba trochę tego chłodu, to właśnie tam do tych starych murów tej właśnie parafii dziekańskiej.
Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. A, jeszcze przepraszam. Krótko dziękując księdzu gospodarzowi za gościnę, za przyjęcie, za to nie ode mnie. To nie jest, że ksiądz Krzysztof jakby ode mnie się zaczyna ta tradycja orszaku, to jest jak prawa ta klemensa, więc my to tylko kontynuujemy. Mam nadzieję, że to jest mój pierwszy raz udział, jakaś tam malutka organizacja z mojej strony, ale mam nadzieję, że wyjdzie po prostu autentycznie. O to chodzi. Zapraszam do autentycznego przeżycia ci, którzy pójdą do kościoła Piotra i Pawła, do Damaszku, gdy zakończymy tam jakimś malutkim gridowaniem, śpiewaniem może kolęd i tak dalej, spotkaniem takim luźniejszym właśnie w tym miejscu. Także mam nadzieję, że właśnie będzie autentycznie. Na tym mi bardzo zależy. I tak odnosząc się na sekundę, jeszcze chwilę. Oczywiście mamy tam królów, widziałem takich młodych królów, już ubrany w koronę i tak dalej, nawet różnokolorowy, więc mamy już. Tam młodzież przygotowała się doskonale, widziałem. Także bardzo dziękuję, to oni się będą na swój sposób bohaterami królewskimi, a my razem z nimi oczywiście. I do śpiewu, do pewnych słów zapraszam, żeby to było naprawdę autentyczne. Dzisiaj ksiądz kapelan powiedział w słowie o tej, że odbyło się spotkanie trzech króli właśnie z rodziną świętą w takim atmosferze serdeczności, przyjaźni, takiej naprawdę pokoju. Kiedy byłem 3 lata temu w Ziemi Świętej na rekolekcjach w Izraelu i w Palestynie przez 16 dni, to właśnie będąc w tym społeczeństwie chrześcijan, katolików, moi drodzy, no i tam nazywają księdza Abuna. Słowo arabskie, takie bliskowschodnie, Abuna Krzysztof. Abuna, czyli taki ojciec pełen miłości, troski, bliskości z ludźmi, z najbliższymi. To mnie, dlatego dzisiaj ksiądz kapelan, kiedy o tym mówił, to mi się skojarzyło właśnie, że trzeba tam być, tam pobyć z tą społecznością, z historią tej Bliskiego Wschodu, by rozumieć tę kulturę, klimat tej dobroci, która rodzi się z tego, że człowiek spotyka się z Bogiem, a Bóg spotyka się z człowiekiem. To są naprawdę wspaniałe doświadczenia duszpasterskie, pastoralne i takie społeczne, więc dlatego przez wiele tygodni nazywano mnie później, bo w Polsce wśród ludzi, którzy ze mną byli, nie mówi do mnie ksiądz Krzysztof, tylko witamy Abunę Krzysztofa. To we mnie zostało, to naprawdę potrafi człowieka zmienić, ubogacić. Dlatego właśnie to wydarzenie, które dzisiaj my celebrujemy na węgorzewskiej ziemi, moi drodzy, oby też nas ubogaciło, zmieniło, dało nam bardzo wiele. Wszystkim za wszystko dziękuję z całego serca. Księże, prosimy o błogosławieństwo i posłanie. Pan z wami. I Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I się w pokoju Chrystusa. Na ziemi, na ziemi.
liczną bardzo poszliście między tych wspaniale ubranych panów. Tak jak na szczycie będą szli królowie, młodzi bardzo, z nadzieją na ich dorosłe życie i bardzo proszę, idziemy powoli, siedzę Tadeuszem oczywiście, bo idziemy się na Tadeuszem. Bardzo proszę z radiowozem, witając was serdecznie wszystkich. Bardzo proszę, idziemy, ruszamy już do parafii Piotra i Pawła. No pewnie. Jeszcze raz was księża pytań, witamy księdza Tadeusz i Jadwo. Witamy was serdecznie na Lades pierwszy raz. Życzę tutaj wszystkim takie przeżycie niesamowite, takie informacji właśnie z dziecka, to świadectwo, radość. Dzisiaj właśnie radość tego, że możemy być razem, możemy się spotkać, możemy oczywiście głosić tak uroczyście z radością, że Jezus jest Panem na ulicach naszego miasta Węgorzewa, poza Bożym ciałem, właśnie dzisiaj, 6 stycznia, w Epifanię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Idźmy sprawnie i z radością. Zachęcam do wejścia przemarsz, raczej pielgrzymka, jakby do Betlejem, bo tak z różnych zakątków naszego miasta, tam gdzie ruszamy, to wszystkim to przeżywamy. Dlatego wśród nocnej ciszy módl się rozchodź, stańcie pasterze, Bóg się nagrodzi. Lejem pośpieszajcie, żyjem prędzej się. Dzisiaj razem z mędrcami, którzy
gdzieś im bliżej byli Betlejem, im bliżej czuli być może sercami, intuicyjnie, że są blisko tajemnicy, że mimo zmęczenia, trudów i być może wielotygodniowej drogi, to ta radość, gdzie ich tęsknota za czymś wyjątkowym była prawie że wypełniona. To dzisiaj nam towarzyszy, moi drodzy, w naszej drodze. Chcemy właśnie tą radością się dzielić, moi drodzy, razem z nimi. Ręce świata na Marchowie, pośpiesz niebo życie. Powiedzcież nam, przy królowie, chcecie widzieć dziecię. Wódu żołowie nie ma kranu i baranie dzierży. A proroctwo jego zgodu już się w świecie szerzy. Wódu żołowie nie ma kranu i baranie dzierży. Proroctwo jego zgodu już się w świecie szerzy. Ręce świata Zosiu okrutna, dziecię prześladuje. Wieść okrutna, wieść to smutna, Herod spisek nuje. Nic monachów nie odstrasza, bo Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Nic monachów nie odstrasza, bo Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają słowy, niosą Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Żegnać swe świni królowie, już nam nie zazdrości. Cóż my dla Boga nam powie, pałając miłości. Przekroć te weźmi królowie, któż wam nie zazdrości. Cóż my dla Boga nam powie, pałając miłości. To właśnie, ktoś nam pałając z miłości. Możemy tylko właśnie tą Bożą miłość odpowiedzieć naszą miłością. W tych trudach codziennego życia, poznając siebie nieustannie nawzajem przez całe życie, właśnie idziemy razem. Tego się uczymy. Człowiek przez całe życie się uczy właśnie tej odpowiedzi słowo. Twoje człowieczeństwo, które najdłużej by nie piękniało, było coraz doskonalsze, coraz bardziej ludzkie, można powiedzieć, a przez to coraz bardziej Boże. I więc ta nadzieja, ta siła ducha, siła naszych serc będzie naszą też codziennością. Byśmy jak królowie, bo mamy godność królewską, wszyscy jesteśmy dziećmi króla, a więc ta godność królewska naprawdę jest wielkim wyzwaniem, nie wolno o tym zapomnieć. Przekazywać młodszym dzieciom, o tym mówię, dzieli się tą bezcenną wartością, którą każdy z nas ma. Niech to powiedział już nieżyjący papież Benedykt XVI, że każdy z nas w sercu Boga jest zaplanowany, że każdy z nas jest w sercu Boga kochany, oczekiwany, nie jest przypadkowo, tylko naprawdę jest kimś niepowtarzalnym. I dzisiejsza uroczystość Epifania o tym nam mówi, że możemy podzielić się tym darem człowieczeństwa, które jest wyjątkowo święte, niepowtarzalne, w
coś cudownego jako dzieci Boże. Przywierzyli do Betlejem pasterze, dając dzieciom teczku na chwilę. Na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawani swe ukoły w pokorze, Tobie serca ochotnego ułożę. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański z nadwyższym przedziwem, uruchomi jest weseli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. I anieli groba dopilnują, Panna czysta wraz z Józefem pilnują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem Zbawcą już znamy i z całego serca wszystko kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Gdy kiedykolwiek ktoś był lub będzie w Betlejem, bazylice narodzenia Pana Jezusa, to jest miejsce szczególne, gdzie pamiętajmy, że Betlejem leży w autonomii palestyńskiej. Jest to kraj muzułmański, absolutnie dominujący. Religia muzułmańska, Betlejem jest niewielu katolików. Jest to bardzo nieliczna grupa. Betlejem to bazylika narodzenia. Tam są też właśnie ludzie, którzy w języku polskim potrafią się komunikować z nami, chociaż pochodzą, tam się urodzili, ale z racji Jana Pawła, z racji tylu pielgrzymów Ziemi Świętej, niektórzy nauczyli się języka polskiego, by lepiej się komunikować właśnie tam w Betlejem. Także tutaj naprawdę jest to miejsce szczególne i kto ma możliwość, to miejsce warto zawsze odwiedzić, by przeżyć naprawdę doświadczenie Kościoła Świętego, zupełnie Kościół Święty, który jako wspólnota wygląda inaczej niż u nas, gdzie jeśli pójść za Jezusem, Betlejem, noszenie Jezusa, być w jednym Jezusowi, to jest naprawdę coś wymagającego, coś co kosztuje, to jest wysiłek, to jest naprawdę trwanie przy Chrystusie. Dla tamtych katolików Betlejem w autonomii palestyńskiej jest naprawdę trudne. Wspaniałe obok Bazyliki Narodzenia, do której się chodzi oczywiście przez takie malutkie drzwi, trzeba się ukłonić, trzeba się zgiąć, żeby wejść do Bazyliki i tam rzeczywiście czasami w wielogodzinnej kolejce czekać na to, żeby przez kilka chwil dosłownie zatrzymać się na miejsce narodzenia Pana Jezusa. To dobrze znamy z filmu, z fotografii, z albumów. Moi drodzy, to miejsce, które odwiedza mnóstwo ludzi z całego świata. Tam nieustannie obok tego miejsca, które znamy, takie
na tym miejscu taka gwiazda, która mówi o tym, że narodem się narodził Jezus. A obok tego miejsca jest dosłownie kilka metrów miejsce, gdzie, jak mówi tradycja chrześcijańska, był właśnie żłobek Pana Jezusa, gdzie on leżał. Po prostu i tam, gdzie był pielęgnowany, i tam cały czas, mimo że jest to msza święta, mimo że przychodzą tysiące osób, dosłownie od tego miejsca 3-4 metry, nieustannie jakiś kapłan przychodzi i odprawia mszę świętą. W tym wielkim tłumie, w tym wielkim wzruszeniu, nieustannie teraz odprawiana msza święta. To jest bardzo wzruszające, moi drodzy, i bardzo wielkie doświadczenie Kościoła, wspólnoty, Eucharystii. I warto tym się dzielić. Myśmy dzisiaj my też potrafili radować się z tego, że możemy mieć Eucharystię, mamy ją w zasięgu ręki swobodnie. Każdego dnia rano z uchwałem każdej parafii jest celebrowana najświętsza ofiara. Tylko cieszmy się, dziękujemy Dzieciątkowi Jezus, że Jego miłość, Jego życie, Jego misja, owocem tej misji, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania właśnie jest to, że dzisiaj możemy Go spotykać po Eucharystii. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają w dół.
Króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, Bogu pielęgnuje. Chrystus się rodzi, hasło swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, hasło swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda Spokojnie, nie teraz. Od razu idziemy w prawo, tak? Tak, idziemy do Maszku od razu. Byliśmy nam prześwięty na modlitwie. Dziękując właśnie tutaj, aż tam, w tej pięknej świątyni figury Matki Bożej Niepokalanej. Na dar wspólnoty idziemy od razu do Damaszku, tam będzie ciepło oczywiście. Będzie można się tak tym orszakiem, bo to jest orszak królewski. Orszak ma to tylko do siebie, że jest orszakiem króla. Wszyscy. To już jest nas na stopniu. Może nie jestem głodę, ta głoda, która dzisiejsza istnieje, bo to Betleje, to są bardzo takie proste, niskie pomieszczenia. To chciałbym zobaczyć, bo nie wyglądają, to może wejść na stronę aparatów protokołu, odnaleźć zakładkę zdjęcia. Tam to przykła, można prześledzić wiele zdjęć z Betlejem, z moim udziałem. Te miejsca, gdzie my się to odnaleźliśmy się, modliliśmy, przeżywaliśmy z tego chwili. To może to takie malutkie zapomnienie właśnie, mogą się przedłuższa naszego króla. I myśmy w życiu codziennym, właśnie w pracy, w obowiązkach. Mieli świadomość, że cały czas jesteśmy orszakiem króla. Jedynego króla Zbawiciela człowieka, Jezusa Chrystusa, nowonarodzonego. Nie wstydźmy się tego, że tak uczyć, że właśnie dziękuję za nas do świętego Pawła. Wszystkim, odwróciła się młodym królom, dziękując, ponieważ jako anioł stróż wszystkim właśnie, że tak różnorodnie każdy z nas wybiera swoich obowiązków, codziennych spraw, to też kapłan. Jest z nami, moi drodzy, to jest ten orszak króla. Musimy krótki miły, bo nie znasz się. Bo nie skończyności, idźmy zawsze z radością dla głównego Pana. Zawsze pogrzejemy. I za chwilę będziemy już. Zapraszam serdecznie. Bądźmy tak autentycznie w tej wspólnocie. Tutaj w Damaszku Państwo przygotowało nam i na zewnątrz ognisko, i w środku. Nie krępujmy się, bądźmy jak rodzina, która centralnie zbiera się wokół Chrystusa. Chciałoby się Wam ten Betlejem przełożyć. Ci, którzy byli lub będą, atmosferę, klimat, potężne wzruszenie, olbrzymie przeżycia, przenosić na nasze warunki tu, w ziemi polskiej, węgorzewskiej, na nasze realia. Dlatego ten orszak, choć troszeczkę jest taką namiastką tego oryginalnego Betlejem. To jest kilka tysięcy kilometrów od nas, ale jest też duchowe miejsce. Kto chce, to zapraszamy do Damaszku, tam są łazienki, można usiąść. A tutaj jest takie obrazki, bo można się też zagrzać. Idzie mak. O, chodź, przyjacielu, chodź.
Kur... Współczesna wersja króla. Chodź, chodź tutaj, tutaj. Chodź bliżej tutaj. Róbmy zdjęcia, wszyscy ze wszystkimi, aby było jak najwięcej zdjęć, pamiątka. Dziękuję pani, odebrałem ten futerał. Niech mi wypadł. Ja to już. Jaki 10? 4. Zapraszamy. Pan do Damaszku, proszę bardzo. Zapraszamy. To trzeba kiełbaskę wziąć, kijeczka i zagryźć. Bardzo proszę. Śmiało. Świeże. Moi drodzy, serdecznie jeszcze raz dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za ten dzień taki, no właśnie trochę ciepły, troszkę mrozu jest, ale jeśli nasze serca są pełne miłości, dobra, to zawsze jest w nich ciepło, niezależnie od temperatury. Dziękujemy, że królowie, mędrcy są dla nas tym wzorem poszukiwania Pana Boga, poszukiwania sensu życia, wiary, może i też zbawienia. Ważna też jest ta wytrwałość i ta determinacja, rozpoznawanie znaków czasu. Oni pewnie studiowali księgi, patrzyli na gwiazdy, na niebo i szukali tych znaków od samego Pana Boga. A On wynagrodził ich trud, wynagrodził to ich poświęcenie, tą drogę. I myślę, że tak jest w naszym życiu, że Pan Bóg błogosławi nasze dobre dzieła, naszą modlitwę, wiarę. A jeszcze jest takie jedno zdanie, że inną drogą wrócili do swoich krajów. Już nie poszli do Heroda. My mamy inni wracać z Eucharystii, ze spotkania z drugim człowiekiem, napełnieni właśnie miłością, dobrocią, światłem. Pan Jezus tak chce, żebyśmy z Nim się spotykali i wracali lepsi, szczęśliwsi, pełni nadziei, radości, a wracali też innym opowiedzieć o Nim. A tak przy okazji to dziękujemy też wszystkim organizatorom, policji, która nas ochraniała, wojsku, księdzu dziekanowi za to prowadzenie tego orszaku, kolędy, wszystkie dobre słowa. Świętujmy dalej. Niech Pan Jezus będzie naszym najlepszym przyjacielem na każdy dzień, a my poszukajmy z wiarą, nadzieją, miłością i na pewno go odnajdziemy. Bóg zapłać za wszystko. Całemu śpiewajcie i grajcież mu, dzieciątku małemu. Tamci w niebie służyły prześliczne anioły, a tu leżysz sam jeden, jako palec głowy. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu dzieciątku. Śpiewajcie i grajcie mu, dzieciątku małemu. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Bóg Ojcu, tak? Od Ojcu równe bóstwie, od Ojcu równe bóstwie, opuszcza niebo swe, a rodzi się w bóstwie i cierpi wszystko złe. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Padnijmy na kolana, to dziecię to nasz Bóg. Uczcimy niebios Pana, miłości złóżmy dług. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcież mu. Kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Yeah.
Panie,
Thank you.